Właśnie ukazała się Sekretna Galeria, trzecia część książki serii, naszej serii o tajemnicach w dziełach sztuki, więc serdecznie zapraszamy do jej przeczytania. Książka próbuje pokazać sztukę jako narzędzie badania rzeczywistości, narzędzie, które w znakomity sposób, w sposób równy nauce, dokumentuje to, co dzieje się, co działo się wokół nas i to zapisuje, pozwala nam do tego dotrzeć. I co ciekawe, sztukę analizować, sztuką zajmować się może każdy z nas. Jeżeli nie jest się historykiem sztuki, można spojrzeć na nią z punktu widzenia swojego zainteresowania, swojej hobby, swojej wiedzy, specjalności, tak jest. I wtedy dostrzec coś, czego nikt inny być może nie zauważył, a zobaczy specjalista z danej dziedziny. I tak na przykład jest cały tutaj duży rozdział poświęcony warzywom i owocom na starych obrazach. Jest to tyle bardzo interesujące, bo warzyw można szukać w starych sadach, starych odmian, a można szukać ich na obrazach. Jest to tyle cenne, że odnalezienie starego kultywaru, czyli starej odmiany obecnie niehodowanej na obrazie dawnego mistrza, ma wielkie implikacje dla bioróżnorodności, tak naprawdę dla naszego życia na naszej planecie, więc niby jeden obraz, a pociąga tak naprawdę wiele różnych znaczeń, wiele konsekwencji. Albo też mamy tutaj przykład arrasów wawelskich i takiej niesamowitej historii, ponieważ na jednym z arrasów w gęstwinie liści, w plątaninie zieleni, można dostrzec ptaka. To arras borsuk przy gnieździe czapli. Natomiast nie borsuk i nie czapla, chociaż pięknie utkane są tutaj najciekawsze, ale papuga o jasnym, takim troszkę jakby łososiowym tułowiu i dużym czerwonym czubie. Jest to papuga kakadu. I najciekawsze jest to, że arras powstał 200 lat przed tym, zanim Europejczycy dopłynęli do Australii. A jednak papuga, australijska papuga, pojawiła się na arrasach zamówionych przez polskiego króla w Niderlandach. I rozdział tej książki odpowiada na pytanie, jak to możliwe, że papuga, której nie mógł znać Europejczyk w XVI wieku, jest utkana na arrasie.